Jak ci się spało? Mi się super spało. No trochę jest gorzej. Pierwsza noc w samochodzie. Co? Dzień dobry. Jest ciepło, tak jak widać po mnie. W nocy było dosyć zimno. Dlatego już wieczorem zdecydowaliśmy się, że śpimy w samochodzie. Rozłożyliśmy siedzenia, wszystko weszło. Poza tym, w tym lesie tutaj jest Bear Active Zone, czyli strefa, gdzie można spotkać niedźwiedzie. No, teraz sobie szykujemy śniadanko i ruszamy. Dzisiaj w planie Bryce Canyon. A jaka wygląda. Jesteśmy gdzie? Bryce Canyon. Idziemy na szlak. Sunrise Point, Queen's Garden i kilka jeszcze innych. Zobaczymy, jak będzie. Jest to już aż tydzień w podróży tutaj. Nie, Anita, to jest horse trail. No. Tak, widać było. Jesteśmy w Bryce Canyonie. Kilka słów o Bryce Canyonie. Tak naprawdę to nie jest kanion, bo tutaj żadna woda nie płynie. To jest po prostu ściana z takimi formacjami piniaklami zwanymi, które zostały formowane przez wiatr. Będziemy teraz szli szlakiem, który się nazywa The Wall Street. Chodzi o to, że będą bardzo pionowe i wysokie pinakle i my będziemy pomiędzy nimi szli. Wracamy z Bryce Canyonu. Anita, jak wrażenie? Bardzo ładny kanion, bardzo fajnie, przyjemnie. Fajnie, bo dużo cienia jest. Drzew ładnie sosną pachnie w tym momencie, albo jakimś innym igliszczem. Robi wrażenie, naprawdę. Wjeżdżamy właśnie do parku Zion, ponieważ prowadzi nas tak najszybsza droga na nasz dzisiejszy nocleg. Ten park będziemy zwiedzać jutro, ale dzisiaj już przejedziemy się jego główną drogą i możliwe, że jakieś punkty widokowe przy okazji sobie zahaczymy.
Dzień dobry. Godzina 7.05. My już jesteśmy w Parku Narodowym Zion i idziemy na busa, który nas zawiezie na początek szlaku, który dzisiaj chcemy zrobić. Po parku kursują tylko busy, ponieważ jest bardzo duży ruch samochodów i włączyli główną drogę i tylko można busem dojechać na początki szlaków. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going, baby, my hands are free. Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling. To właśnie schodzimy w szlaku. Pierw prowadzę na Andrzej Sending. I są takie widoki. Idziemy na Emerald Pool. W Parku Narodowym Zion. Zion. Zrobiliśmy już szlak na Scout Lookout. Tu masz mapkę. Z tamtego punktu, no to zaczyna się najsłynniejszy szlak, jakim jest Angel's Landing. Ale tam trzeba mieć wejściówki, których my nie mieliśmy. Poza tym jest on bardzo niebezpieczny. A teraz sobie raczej będziemy w takiej dolinie wzdłuż rzeki iść szlakiem. Jesteśmy przy Emerald Pulsa. Trochę już gorąco się robi, no bo już 11. Trzeba wracać.